tutaj żył, szefem był. Kur pilnował i w kurniku szefował. Kto? Boluś, którego wszyscy pamiętają i którego na długo zapamiętamy tutaj w kurniku Kazika. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Dziś jest środa, a pogoda nie dopisuje. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to też nie teraz, dlatego że teraz, jak widzicie, mała zmiana dekoracji na kurniku, w którym mieszkał Bolek. Tak jak powiedziałem, będzie go tutaj brakowało, ale żeby jego miejsce, żeby wypełnić jego miejsce, które po nim pozostało, bo trochę jest tutaj bez niego pusto, to na kurniku, w którym mieszkał, umieszczam jego portret. Jest portret Bolka i jego pierwszej kurki, która tutaj z nim do tego kurnika razem przyjechała. Oni razem przyjechali, no już ich tutaj nie ma. Nie ma Bolka, ale jest jego syn Boluś. Mam nadzieję, Boluś, że będziesz tutaj godnie reprezentował swojego tatę. Natomiast jeśli już mowa o kogutach, jeśli już poruszam ten temat, to chciałbym troszeczkę go rozszerzyć, ponieważ ostatnio parę osób pytało mnie, czy w stadzie kur w ogóle potrzebny jest kogut, czy na przykład kupując sobie kurki warto kupić również koguta, czy mogą być same kurki. Już był taki temat poruszany na tym kanale, ale w związku z tym, że takie pytania cały czas się pojawiają, a ja mam świadomość tego, że nie wszyscy wracają do starych filmików, to w związku z tym pozwolę sobie ten temat poruszyć. Czy kogut w stadzie kur jest potrzebny? Odpowiadając krótko na to pytanie, powiem, że kogut w stadzie nie jest niezbędny, ale jest jak najbardziej przydatny. Jest potrzebny, ale nie jest niezbędny. I teraz pozwólcie, że rozszerzę troszkę swoją myśl i powiem, o co chodzi. Bo jeśli planujesz zakup kurek, to nikt nie mówi, że w stadzie musi być kogut. Kury jakoś poradzą sobie bez koguta. Oczywiście bez koguta jajka będą niezalężone, innymi słowy mówiąc, będą niezapłodnione, a więc kurczaków bez koguta nie będzie. Ale jeśli chcesz mieć kury tylko i wyłącznie dla jajek, to one poniekąd dadzą sobie radę bez koguta. Jakaś tam kura przejmie jego rolę i takie stado lepiej lub gorzej będzie mogło funkcjonować. Natomiast odpowiedzmy sobie na pytanie, po co w takim razie w stadzie jest potrzebny kogut? Do czego on jest potrzebny? Jak już wspomniałem, po pierwsze, kogut w stadzie pełni rolę takiego zapładniacza jajek. Jeśli chcesz mieć kurczaki, jeśli chcesz mieć pisklęta, to bez koguta się to nie uda. Po drugie, kogut pełni w stadzie rolę gospodarza, rolę opiekuna, opiekuje się kurami, nie jest tylko i wyłącznie takim ładnie wyglądającym darmozjadem, ale kogut opiekuje się kurami. Kogut pokazuje kurkom, gdzie jest jedzenie, jak pojawia się jakiś smaczny kąsek, na przykład jakaś dżdżownica albo coś innego wartościowego dla kur. Kogut informuje o tym kury swoim bardzo charakterystycznym zawołaniem. Kurki podchodzą, on pokazuje im, gdzie się znajduje ten smaczny kąsek. Czasami nawet własnym dziobkiem podaje im do zjedzenia taki czy owy smakołyk. A po drugie, kogut pełni w stadzie rolę takiego alarmu ostrzegawczego. Kiedy tylko pojawia się jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
to kogut informuje kury i one natychmiast uciekają w jakieś dobrze sobie znane miejsce schronienia. Jak będziecie hodować kury, to z czasem będziecie potrafili rozpoznać te ich charakterystyczne dźwięki, które z siebie wydają koguty. Jaki dźwięk jest zaproszeniem do jedzenia, jaki dźwięk jest dźwiękiem ostrzegawczym przed zbliżającym się niebezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli jeszcze raz miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy w stadzie niezbędny jest kogut, to niezbędny nie jest, ale jest jak najbardziej potrzebny i pełni bardzo ważną rolę w stadzie. I teraz może pytanie, jakiego koguta w takim razie wybrać, bo jeśli masz kury nioski, to być może myślisz o tym, żeby do tych niosek dokupić takiego odpowiadającego rasą dużego koguta, który będzie się tymi kurami opiekował. Bo wiele osób myśli, że mały kogut, na przykład rasy karzełek Cochin, nie będzie potrafił zaopiekować się dużymi kurami. Nic bardziej mylnego. Nawet mały kogucik, nawet mały karzełek, są różne rasy kogutów, więc nawet taki liliput będzie równie dobrze opiekował się kurami, co duży kogut, z tą różnicą, że nie będzie tych kur, po pierwsze, nie będzie tych kurek niszczył, bo pamiętajcie o tym, że duży kogut, wskakując na kurę, aby ją zapłodnić, dość mocno niszczy jej upierzenie swoimi dużymi łapami, swoimi pazurami, więc kury niejednokrotnie mają te grzbiety bardzo poniszczone, albo nawet łyse. A taki mały kogucik, z uwagi na to, że waży mniej, że w ogóle jest mniejszy, to nie czyni w upierzeniu kur takich szkód jak duży kogut. Druga rzecz jest taka, że często bywa tak, że taki duży kogut potrafi być agresywnym również do swojego opiekuna. I niejednokrotnie bywało tak, że kogut potrafił zranić, i to dosyć mocno, swojego opiekuna, swojego gospodarza, podczas gdy taki mały karzełek, przez to, że jest dużo lżejszy, nie robi takich dużych szkód, nawet jeśli jest agresywny, choć nigdy nie zdarzyło mi się, abym został zaatakowany przez koguta rasy karzełek Cochin, więc to jest kolejny atut przemawiający za tym, żeby mieć koguta w stadzie, ale niekoniecznie jakiegoś wielkiego. Kolejną rzeczą jest to, że taki duży kogut potrafi dużo zjeść i wtedy faktycznie jest on takim darmozjadem trochę w kurniku. Fakt, że wykonując swoją pracę, opiekując się kurami, ostrzegając przed niebezpieczeństwem, niejednokrotnie broniąc kur przed drapieżnikami, zasługuje na swoje wyżywienie, ale mały kogut rasy karzełek Cochin potrafi być równie odważny co duży kogut. Mój kogut Bolek na moich oczach potrafił stawić czoła jastrzębiowi, odgonił tego jastrzębia, uratował młodszego od siebie koguta. Więc pokazał w ten sposób, że nawet mały kogut potrafi być wielki duchem i odważny. Dlatego sami musicie podjąć decyzję o tym, czy w waszym stadzie będzie kogut, czy też tego koguta nie będzie. Natomiast jeśli ja miałbym zarekomendować i powiedzieć, poradzić, kupować koguta, nie kupować koguta, to jak najbardziej przynajmniej jeden kogut w stadzie na pewno nie zrobi wam jakichś wielkich kosztów związanych z utrzymaniem drobiu, a będzie na pewno, po pierwsze, dużą pomocą. Kury będą się czuć bezpieczniejsze, a po drugie, taki piękny kogut pełni również rolę ozdobną w stadzie. Miło jest popatrzeć na pięknie upierzonego, pięknie wybarwionego, kolorowego koguta, więc myślę, że
troszeczkę rozjaśniłem sprawę, przynajmniej dla tych osób, które jeszcze się wahały, które jeszcze nie były pewne w kwestii koguta w stadzie. Ten materiał już zamierzam zakończyć. Dzisiejszy środowy materiał będzie króciutki. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie, wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.